Okej, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Kochani, wracamy po dłuższej przerwie, bodajże 5- czy 6-dniowej, do naszego Planet Craftera. No i miałem małego surprise'a. Kochani, miałem małego surprise'a, ponieważ wszedł nowy update. Ja dzisiaj sobie tak mówię, kurczę, mam pół godziny jeszcze, żeby nagrać odcinek. I tak patrzę, mówię, szybko sobie to nagram, ale nie, 4 giga update'u i co jest najlepsze, wszedł nowy patch, gdzie mamy automatykę. Kochani, mamy automatykę. Nie wiem, czy to jest już tu odblokowane, czy to nie jest odblokowane. Egzoszkielety, filtr powietrza. Chyba tego nie było. Auto rzemieślnik. Automatycznie stwórz wybrany przepis, jeśli składnik znajduje się w określonym zakresie w szafkach lub bezpośrednio na świecie. Kurczę, to jest świetnie. Świetne, świetne, świetne. To już było chyba. To już było. Teleporter był. Brand osmu nie pamiętam. Rozsiewacz drzew chyba też był. Termojądrowe ogniwo energetyczne. Tego też nie wiem, czy to było, czy to nie było. Ogrzewacza T4 chyba nie było. Tego chyba nie było. I generator termojądrowy chyba był. Chyba był. I tu mamy ekstraktor rudy T3. I wydobywa rudy z ziemi w zależności od wyboru użytkownika. Kurka wódka. I to w sumie 38 PA. To troszeczkę jest tego do zrobienia, ale myślę, że damy radę. I właśnie, czy mamy jakiś... Mamy mikrochip filtr menu budowy. What? Filtr menu budowy? Ej, są jeszcze jakieś? Nie ma, czyli daje tylko jeden, szkoda. No ale dobra, w razie czego mamy 3. Dodatkowo, kochani, to jest najlepsze. Podobno dodali w końcu jakiś backstory całkowicie do tej gry. I są jakieś struktury. Są, kochani, jakieś struktury, tylko nie wiem, czy na tym serwie będą te struktury. Mam nadzieję, ale nie jestem pewien. Dobra, wody się napijmy, bo widzę, że już jesteśmy spragnieni. No i co? No i co? Na pewno zaraz zrobimy sobie ten nowy przepis. Tylko pozbierajmy, co trzeba. Niech to się już ładnie znów generuje. Dobra. Siedźcie tu. Siedźcie tu. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Nadal nie otrzymałem informacji, czy... Oj, jaki lag. Czy to, co my znaleźliśmy tam na... Boże, na tym wodospadzie. Czy to jest coś ważnego? W sensie tam chyba te kwarce pulsarowe znaleźliśmy, ale no na razie ich niestety użyć nie możemy. A te kwarce pulsarowe my mamy, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, mamy. Przydałaby się jeszcze jakaś skrzynka z różnorakimi substancjami. Jak z tą wodą? Tu jest woda. Wody na razie nie potrzebujemy. Kapsułka tlenowa niech sobie tam będzie. Aluminium jeszcze też sobie odłożymy. Mamy tylko jedną sztukę, czyli lipa. Krzem też jedna sztuka, czyli też lipa, więc musimy na pewno odwiedzić nasze ekstraktory rudy. No tu jest pełno. Tu jest pełno. Ale ewidentnie, naprawdę, naprawdę widać, że to się przydaje. Że te ekstraktory naprawdę spełniają swoją funkcję, taką jaką w ogóle miały spełniać. Czyli generowanie rudy dla nas. Tego żelaza, tak na żelazo narzekaliśmy, że tak było tego żelaza mało i tak dalej, a widać, że wcale już go mało nie jest. Magnez. W ogóle magnezu mamy sporo. Kobaltu to już w ogóle. Kobaltu to już w ogóle, żelazo już nie mam gdzie pchać. Chwilówka. No to nie taka chwilówka, trochę sobie tutaj posiedzisz, jakby nie patrzeć. Ale oki. Ale oki. No na pewno będę chciał się jeszcze raz przejść na tamtą stronę, ale to może nie dzisiaj, tylko wkrótce. Na razie sobie pozbierajmy ten cały pierdzielnik, który tu jest porobiony. Czy my mamy porobione również... bla 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 bla. Mamy porobione również tamte ekstraktory, nie jestem pewien. Nie pamiętam. Troszeczkę... No, mieliśmy troszeczkę przerwy. Myślę też, że przydałoby się zrobić... Oj! Jakieś skrzynki wokół tych... Czy może nie wokół, nawet obok tych generatorów... Nie generatorów, ekstraktorów. Bo jednak, no jakby nie patrzeć, czasem nie mamy miejsca w ekwipunku, a przydawałoby się takie rzeczy od razu odkładać, żeby się generowały kolejne. Żeby się generowały kolejne. Mam nadzieję, że w końcu jak będziemy mieć lepsze te ekstraktory, to tego jerydu będzie więcej, no bo w tej chwili nas to troszeczkę blokuje. Troszeczkę nas to blokuje. Dobra, kobalt, jeden krzem i magnes razy 3.
No i chwilówka w żelazie oczywiście, standard. To mi oddaj. To mi oddaj. Dobra, co my potrzebowaliśmy, żeby zrobić sobie ten nowy schemacik, który tam był? To jest filtr menu budowy. Super stópka, których nie mamy w ogóle. A mam jedno aluminium. Pyk, 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 pyk i pyk. I jedna super stópka będzie potrzebna, którą już mamy. I tam oprócz tego magnes i krzem. No to jest akurat no problem. Magnes, krzem. Filtr menu budowy. Nie wiem, co to jest. Naprawdę nie mam pojęcia. Ukrywa niższe poziomy obiektów z menu budowy. Wiem. W sensie. Chodzi o to, że ukrywa nam wszelkie rodzaje tych na przykład wierteł. Te 1, 2, 3 i tam i tak dalej, i tak dalej. W sumie spoko. W sumie spoko. Nawet bardzo spoko. A właśnie, jeszcze chciałem coś jednego zobaczyć, tylko ja nie wiem, czy możemy to zrobić w ten sposób. Tytan, kobalt. Jeden tytan, jeden kobalt. To jest to. Wow, Jezu, coś laguje dzisiaj, no. No właśnie, chyba nie wyjdzie nic z tego, no bo jednak... Jednak jakby nie patrzeć, no mamy... Mamy pod tym co innego. Więc lipa. Rozbierz fundament. Nie, fundamentu nie będziemy rozbierać, niech sobie to będzie tak. Niech sobie to będzie tak jak jest. Dobra, kochani, lecimy jeszcze oczywiście po aluminium, bo tego aluminium nam brakuje i to bardzo mocno. Ostatnio sobie chyba z 5 rakiet wysłaliśmy, więc też spoczy. Możemy sobie też ten system map oczywiście zbudować, bo to też by się przydało, jakby nie patrzeć. Więc tak to wygląda. Plany na dziś nie mam konkretnych. Nie mam konkretnych, wróciliśmy do Planet Craftera po dłuższej przerwie, dlatego... Potrzebuję lekkiego rozeznania, co my tu w ogóle robiliśmy. Powiem tak, no troszeczkę ta przerwa jednak była. Dobra, no przydałoby się więcej tego aluminium. Więcej tego aluminium, ale tego aluminium tutaj nie widzę. Dobra, jest jedna sztuka. Jedna stuka. Stuka. Nic mi nie stuka, mam nadzieję przynajmniej, że nic mi nie stuka jeszcze. A, dobrze, wypatrzyłem to aluminium. Błyszczy jak psu jajce na wiosnę. Ale nie jest go dużo. Myślałem, że jest go więcej. To są jakieś śladowe ilości, ale mówię, to nie jest jakoś super, hiper dużo. Podobno są też również, Jezu, co ja dzisiaj gadam? Są również podobno nowe ukryte biomy, których też oczywiście będziemy próbowali poszukać. Może jeszcze nie dzisiaj, ale ogólnie z pewnością jestem chętny. W ogóle fajnie się złożyło, że akurat na naszej serii przed końcem wszystkich tych etapów, które robiliśmy, akurat się trafiło tak, że mamy kolejny update'ik, no. Że mamy akurat kolejny update'ik. Dobra, to tego aluminium mamy już teraz sporo. Więc luzik, blusik. To jest żelazo. Żelazo jest nam niepotrzebne w tej chwili. Aluminium, to jest najważniejsze. No i przy okazji szukam złotych skrzynek, które gdzieś tu są podobno. I jest jeszcze podobno też secret, który jest umiejscowiony w naszej pozycji początkowej. Podobno, nie wiem dokładnie. Nie wiem dokładnie, trzeba byłoby to sprawdzić. Podobno nie jest łatwe do znalezienia, więc to też mnie troszeczkę... czy to troszeczkę ostudza moje zapały, jeżeli chodzi o poszukiwanie tego sekretu. No, ale ogólnie spoko. Ogólnie spoko. Myślę, że też możemy pozbyć się już tych małych wiertnic i zrobić po prostu duże. Zrobić po prostu duże, no bo jakby nie patrzeć... To też trochę miejsca zabiera, a moglibyśmy... Pożytkować to jakoś inaczej. Zresztą no, widzimy, że daje nam ciepło 0,25 i ciśnienie 17. No właśnie, to daje 459. No, gdzie to, panie? Tylko to zabiera 8. To zabiera 8. No w ogóle jak wygląda? Co mi tak się nie przecina to wszystko? Kurde. No właśnie, musimy zwiększać ciśnienie i to maksymalnie zwiększać ciśnienie. Teoretycznie tego osmu chyba jakoś super nie mało nie mamy. No nie. Jest git.
Tylko super stópki. Dużo super stópek. Dużo super stópek. Co mnie martwi. 4. 5, 6, jak nie patrzeć. Trochę krzemu. Trochę tytanu. I zaraz się wypieprzymy całkowicie z surowców i będzie po prostu tyle. Dobra, jak to wygląda? 3, 2 magnezu jeszcze. Raz, 2. To już mamy. Raz, 2, 3. Żelazo, raz, 2, 3. I tytan oczywiście, raz, 2, 3. Pozbędziemy się też troszeczkę tych surowców, które nam zalegają, typu żelazo i tak dalej. No, kidoki. 3 osmu. To jest siareczka. Tu jest siarczenson. Co jest? Wow. Serio, coś po tym update'cie porobili, że coś się popsuło. Tytan, żelazo, aluminium. Ej, dużo aluminium. Czy może miejsce już nie mamy? Dobra, wiertło te 3. No możemy sobie dzięki temu porobić kolejne super stópki. Ja wiem, że tam ten metan się tworzy non stop. Ale na razie nie mamy czasu go porobić. Magnes, raz, 2, 3. 3, proszę. Kobalt, raz, 2, 3. No i krzem oczywiście tylko... krzem nie ma! Niedobrze. Cholerny krzem, no. Tym razem na ciebie nie pluję, a cały czas się kończysz. Może już tutaj się znalazł. Co? Wydobył się, czy się nie wydobył? Pewnie nie. Nima. Amfa Fatima było i Nima. Niski poziom nawodnienia. Wow, co to? Korzenie. Coś tutaj się powaliło. Teraz jak się zrobiło tak zielonkawo, tutaj to jest ciężko szukać przedmiotów. Znaczy surowcy, nie? No cóż, surowiec, przedmiot, nieważne. Nieważne. Krzem. Tak będzie wyglądać poszukiwanie krzemu przeze mnie, to ja sobie życzę powodzenia. Może w następnym roku cokolwiek zrobimy. O nie, żelaza nie chcę. Nie wziąłem, dobra. Nie wziąłem na szczęście. Magnes. No, krzem jest tak problematyczny. Taki problematyczny surowiec. W ogóle tych surowców jest tutaj dużo, co właśnie komplikuje sprawę pod względem wydobywania tych surowców. Pełen ekwipunek, dzięki. No musimy wracać coś się napić, bo ewidentnie też z pragnienia już nie wytrzymujemy. W ogóle jeszcze mam problemy teraz z tymi odcinkami, bo... cały czas mam coś do roboty. Cały czas tylko jakieś naprawy, kombinowanie, a to drukarka, a to stolik, a to... aj. Normalnie całe życie na speedzie. Jakkolwiek to zabrzmiało. Dobra, możemy sobie zrobić jeszcze 3. Czyli raz, 2, 3. I raz, 2, 3. Raz, 2, 3. I kolejny 8 leci. Ale jak powiedziałem, zwiększamy całkowicie nasze wydobycie. Kurde, to krytyczne nawodnienie już w tej chwili. No spoko, luzik. Już lepiej. Dobra, trochę tych surowców będziemy mieć. Jak tam nasze wydobycie... nasze ciśnienie jest w porządku, czy jest nie w porządku? No leci sobie tam powoli. Leci sobie powoli. Myślę, że w tym odcinku jeszcze osiągniemy ekstraktor rudy T2, przynajmniej mam taką nadzieję. Mapa. Jest mapson. Jak to wygląda? Tu jest siarka, z tego co pamiętam. Tu jest ten nasz spawnik, który mieliśmy. Ale nic więcej.
Trzeba kolejną rakietę wystrzelić, żeby sobie to ogarnąć, rozumiem. Wystrzeliliśmy dwie, więc mamy podwójny zoom, znaczy te dwa. Okejka. Okejka, odklejka. No to dużo nam to nie pokazało, naprawdę. Jakoś dużo nam to nie pokazało. To jest ten biom właśnie srebrny, znaczy aluminiowy w sumie, nie srebrny. Aluminiowy. 40% roślinności, fajnie. Lubię to. Bardzo to lubię. Tylko mówię, no mamy teraz problem z kobaltem. Żeby zrobić więcej kobaltu, musimy się wybrać na jakieś poszukiwania. Aluminium, jak nie mieliśmy w ogóle, tak teraz mamy aż nadto. Dobra, to już mamy. Zjedzmy jeszcze coś przy okazji. Jakąś dynię. O, dobra, fajnie. Chwilówka standardowa. Tylko jest noc, no. A właśnie, bo ja jeszcze nie robiłem żadnych tutaj rzeczy, tylko trzy tkaniny. Żadnych rzeczy takich dekoracyjnych. Trzy tkaniny i żelazo. Wezmę sobie stamtąd. To mi tak robimy to na chwilę, bo chyba, że się będzie dało przespać na przykład nockę, to wtedy zrobimy na dłużej. Ale ewidentnie się nie da. A szkoda. Szkoda. Naprawdę szkoda, bo z przyjemnością bym tą noc przespał. Ale jak widać, gra nam nie pozwala na to. Gra nam na to nie pozwala. Dobra, zostawmy to tutaj i lecimy sobie oczywiście na poszukiwania. No bo chyba nie ma nocy jeszcze. Ho. Ho, ho, ho. Dobra, chciałem iść tam. Tam jest niby siarka. Tam jest niby siarka. Siarkę sobie przejdziemy oczywiście tędy, bo... A tędy było szybciej. Tędy było szybciej, więc luzik. Przy okazji szukamy krzemu. O, i tu już dwie sztuki, pięknie. Czy ja coś tu znajdę, to jest dobre pytanie. Ja coś tu znajdę. Chyba nie. Chyba nie. Sam tytan. Dobra, jest krzem jeden. Jedna sztuka. Nie urządza mnie to, ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Krzem? Tytan. No way. To się jeszcze nie roztopiło. Nie wiem, to jest jakiś bug, czy co? Wow, ale tu jest dziwnie. Siarki też nie mamy, też ją sobie pozbierajmy. Liczę na to, że jeszcze tutaj coś się uzbierało nam. Jedna siarka, naprawdę. O kurde. Nie da się? Nie da się. Nie da. I co, musimy zrobić pewnie najpierw fundament, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Gdzie to jest? Trzy żelaza. Czy ja będę miał trzy... Będę miał trzy żelaza, dobra. No. Szlapeczka jest. My sobie oczywiście wszystko tutaj włóżmy. Pyk. Krzemik sobie bierzemy. A reszta niech sobie czeka tutaj w pogotowiu. Reszta niech sobie tutaj czeka w pogotowiu. Aluminium oczywiście też zbierzemy, bo to potem by się na nas zemściło. Nie chcę tytanu. Wziąłem tytan? Nie wziąłem tytanu. Nie wziąłem tytanu. A i my tu jeszcze mieliśmy przyjść. No właśnie, o tym całkowicie zapomniałem. Definitywnie zapomniałem, co tutaj było. Rozbierz skrzynię. Żelazo się jeszcze teraz przyda, bo już mamy mało CO2, więc... Czy O2, nie CO2. CO2 to myślę, że mam nadmiar. To żeś Shiro powiedział, kurwa, masz za mało CO2. Gdybyś się nawdychał CO2, to ja ci życzę powodzenia. Proszę postawić, dziękuję.
Do tego potrzebujemy jeszcze jednego tytanu. Jeden krzem nam pójdzie, kurde, no. Ale naprawdę, teraz już ta mapa się robi taka przyjemna do eksploringu. Mimo już jest trudniejsza, no bo jakby nie patrzeć, tych surowców jest mniej. Albo może inaczej, tych surowców jest po prostu więcej potrzeba. Tego nam się wydaje, że jest ich mniej. No i też oczywiście, jakby nie patrzeć, cały czas tą planetę penetrujemy pod tym względem. Krzemik. No weź ten krzemik, no nie pójdę na krzem. Coś tu jest? Czy tu nic nie ma? Super stópki! Oh yeah! Super stópki! Lubię to. To są super stópki. Jak ta woda szybko schodzi. Super stop. Tu nic nie ma? Nic. Wow. Jak pijany chodzę. Ej, no dobra. Chyba polubię ten fragment mapy i mogłem tu wcześniej przyjść. Już mam 5 super stópek. Jestem stópkarzem? Kurde, tu definitywnie jestem. Dobra. Wszystko wzięte? Chyba wszystko. Przynajmniej do tej pory wszystko, co tutaj było. Uoooo! Ośmik! Ośmik, czyli tu jeszcze była jakaś, jakaś jaskinia. Wow! Dobrze, ośmik się przyda. Ośmik się przyda jak najbardziej, to jest kolejna skrzynka i tu w sumie nie ma nic. Co my tu mamy? Silnik rakietowy, izolit i dużo ośmu, kurde. Silnik i super stópka. Czego nie potrzebuję? Sorry, Iryt. Zeolit i osm jest ważniejszy. Aluminium też, sorry, memory. Ale tak to musi wyglądać. Tak to musi wyglądać. Dobra, wiemy, że tutaj jest coś w razie czego. Kurde, super stópki! A kij mi w oko. Kij mi w oko. Masz. Gdzie ta super stópka? Jak mi teraz super stópka znikła, no właśnie, jest tu. Ojej. Będę tego żałował pewnie kiedyś, ale dobra. Już wszystko? Nie, jeszcze dwie. Okej. Super stópka? Tak, super stópka. Nie, no kurczę, normalnie to jest super stópka. Dużo super stópek. Tam coś jest? Nie, ale jest znów dużo super stópek. Kurczę, no nie ma miejsca, no nie chcę już tego wszystkiego wywalać. Ale ewidentnie tutaj jeszcze wrócimy. To nie jest tak, że ja opuszczam to miejsce na stałe. O nie, kochani. To miejsce niedługo będzie przeze mnie eksplorowane ponownie. Myślę, że nawet jeszcze w tym odcinku tu skoczymy. Albo i nie. Bo w sumie jest już 20... Że są 24 minuty nagrania, więc to już jest sporo. To już jest sporawo. Tylko żeby się nie zgubić, bo nie mam w tej chwili powietrza. No i mam niski poziom nawodnienia. No ale nie, dobra, to jest tędy. Koło tej kopalni Irydu. Prosta droga. Jak trasa na A1. Voila, jesteśmy w domu. No i mamy 2, 4, 6, 8, 9 super stópek. Więcej! O Jezu, dużo. What? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To nie są normalne. Tu są... Wow. To chyba coś się stało. Jak myślicie, zepsuje nam się to? Dzień dobry. Ja nie wiem, co to jest, co, jakieś pociski? Wow!
Nie wiem, co tu się dzieje. Zaraz zostanę. Nie, to chyba są jakieś... Nie, to nie są surowce. To jakieś meteoryty. To mnie piznie tylko raz. A, atakują nas skurczysyny. Nie. No. No, 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 no. No nie, bez jaj. Zwiększamy ciśnienie. Tylko czemu sobie? Czemu zwiększamy sobie ciśnienie? Uff. Chyba mu się znudziło. Chyba mu się znudziło. Znudziło? Tak. To nie były żadne surowce. Ktoś nas atakował, co za dziady. Definitywnie ktoś nas atakował, co skurczysyny, no. Ja wam kurde dam. Ja wam dam dziadygi jedne. O, 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 tu było coś na zielono. Niedobór mocy, standard. A ten potrzebujemy do supergeneratora jądrowego. Trzy pręty uranowe, których zapewne nie mamy. Prawda? Prawda! Prawda, prawda. Uran. A nie, będziemy mieć. Uihihihihihihi. Uihihihihihihi. Uranik. To pręty. Dobra, to już mamy. Wybuchowy proszek. Kurde, tego nie mamy. Co było potrzeba do wybuchowego proszku? Nie pamiętam. No i stoimy. Znaczy tam się monitory wyłączyły. I znów będzie krzyk, że skacze w bazie. Że w ogóle skacze. Ten skoczny chłopak. Dwie siarki i iryd. O! Czekajcie, włączyłem sobie Steam menu. Dwie siarki i iryd. Iryd, tak? Chyba tak. Czyli dobrze, tą siareczkę wzięliśmy. Dwie siarki. Jeden iryd. Nigdy nie mogę wspominać, co nam było potrzebne. Tu chyba jakąś ściągę powinienem pisać. Chyba, że nie dodali jakiegoś schematu, na przykład kompendium wiedzy. Dobra. I trzy butelki wody stać nas. Zarąbiście. Woda, czy woda? To mówią, dobra woda, zdrowia doda. Aczkolwiek, ja zrobię na razie to tutaj. Wiem, 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 będziecie narzekać. Stać nas jeszcze tylko na jeden. Ops. Teraz to ciśnienie tam chyba skoczyło totalnie, jak po dwóch kawach i energetyku, prawda? No nie. Bez szału i rewelacji. Bez szału i rewelacji. Ja już powinienem bardziej się tutaj nastawiać na zwierzątka i tak dalej, a nie na takie pierdółki. Ciśnienie. Ciepła ciśnienia. O, akurat możemy. Dobrą kupiłem? Dobrą ja kupiłem, czy nie kupiłem? Dobrej. Kupiłem na ciepło, już nie pamiętam. Tam był krzem potrzebny i coś jeszcze. No leć. Tak, może ciśnienia 1000%, git. Leć, przyjacielu. Pozdrów tatę i mamę. Oni nas rakietami, to i my w ich rakietami. Gnoje. Ej, no dobra. Myślałem, że zdążymy w tym odcinku, ale niestety nie. Niestety nie. Ohoho. No tak, pewnie. Przypierdzielcie mi jeszcze mocniej. A no tak, czekajcie, bo przecież ta rakieta chyba iryd sprowadza, prawda? Chyba tak, chyba tak. Chyba tak. Los mu już jest troszeczkę, no ale bym chciał jak najbardziej... Jak najbardziej chciałbym sobie jednak... Bla, 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 bla. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, nieważne. Nieważne. Jezu, w żarcie to mam aż nadto. Ojej, naprawdę aż nadto. Aż nadto. Otrzymano nową wiadomość. Ej, dobra, też na sam koniec. Wiadomość od Riley.
Wyprawdziłem głębokie skanowanie planety i coś jest nie tak. Otrzymuję dziwne sygnatury geologiczne i niespójne dane topograficzne w pobliżu twojej lokalizacji. Spróbuj dostać się do tego miejsca. -248.4293. Użyj lewego dolnego rogu interfejsu, aby się poruszać. Ja sobie robię oczywiście screena. I w następnym odcinku wybierzemy się z pewnością na te koordynaty. Trzymajcie się, kochani. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. My się widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Jeszcze raz. Hej, hej!